No witam ponownie. Będzie to chwila, próba, chwila prawdy, że tak powiem. Tutaj no już to tak dorobiłem na krótko na razie, tylko zasilacz, transformator do żarzenia, z drugiego uzwojenia wychodzi 12, tam prawie 13 V, gdzie trafia na zwykły transformator 12 V na 220, który nam przerabia na napięcie anodowe. No, jak widać, trochę się przygrzał, ale to jest tymczasowo na razie, ponieważ tutaj tą cewkę przewiniemy całkowicie na dwa napięcia. Jedno będzie 149 V na siatkę drugą, bo tutaj musimy dodać dwa napięcia, jedno 194 V, drugo 130, tam bodajże 9 V, także tak pi razy oko. Na razie to jest w ten sposób zrobione, że tutaj mam anodowe napięcie na pierwszym kondensatorze zaraz za diodą, tymczasowo, ponieważ później będzie prostownik ten lampowy, i drugie napięcie mam przez rezystor puszczony na drugi kondensator i wymuszone po prostu drugie napięcie na siatki. Co tutaj dalej? Transformator głośnikowy podpięty, głośnik jest podpięty, żarzenie jest przez rezystor 0,3 ohma. Też tak samo tutaj troszeczkę przerobiłem, ponieważ tutaj te lampy, żarzenie było w szeregu puszczone, tymczasowo jest przerobione na po dwie lampy na 24 V, po prostu zasilanie żarzenia, czyli tak, te dwie lampy pierwsze, te dwie lampy, później te dwie lampy, te zaraz, żeby nie było, że tak, po dwie lampy, jedna lampa, któraś jedna z tych, zaraz, bo tu jest tak, wejście PC, pierwszy stopień, drugi filtr, trzeci filtr, generator, i jedna z tych lamp jest, to jest wzmacniacz audio, bodajże nie ta, ta jest jako przedwzmacniacz, a ta jest niewykorzystywana, bo to jest, o Jezu, kontrastu bodajże, czyli sygnał wizji już wychodził wtedy w telewizorze. No i chwila prawdy, co? Włączmy go. 220 V. Lampki się grzeją. Zaraz powinniśmy usłyszeć szum w głośniku. Podłączyłem tutaj antenę, tak na razie prowizorycznie. Jest, detektor działa. Lampki się żarzą. Wzmacniacz audio, a tutaj jeszcze dopiąłem regulację głośności na takim potencjometrze z tym starodawnym tymczasowo, ale sprawdziłem wszystkie napięcia, mam 195 V na anodzie, tylko z tego transformatorka wychodzi, z tego tutaj. No dobra, poszukajmy, może coś znajdziemy. Zostawmy go sobie. Tu niby słychać, o szum. Jakieś by coś nie łączyły te anteny. Głowica też pracuje, bo przestraja się coś tam nam. No dobrze, zobaczymy dalej. To jest trochę słabsze wzmocnienie na wyższych częstotliwościach, bo już jest 10 kanał. 11 też nic. 12 nic. Pierwszy. Dałoby się tutaj symetryzator wstawić. Zróbmy to inaczej. Przełóżmy tak antenę, żeby było można masło anteny też dotknąć. Czyli sygnał dociera z anteny, tylko prawdopodobnie jeszcze dopasowanie napięć. Moja śrubka. Przy odrobinie szczęścia może coś usłyszymy. Muszę tu jakąś śrubeczkę zamontować, taką 2 mm. Słychać tak jakby w głośniku. Patrzyłem, czy nagrywa. Tak jakby w głośniku jakiś sygnał cyfrowy odbierało, tylko ciekawe na jakiej częstotliwości. Zaraz podłączymy generator, puścimy z generatora sygnał 100 MHz i spróbujemy zobaczyć, na którym kanale, znaczy na którym zakresie. No to podłączmy drugą antenę. O, transformator anodowy zaczyna się jarać. Tak myślałem, że jest za mały. I to by było na tyle. Podziękowaliśmy dla transformatora anodowego. Za mały prąd wytwarza. Bo to jest tak, idzie 12 V z cewki, 12 V na wyjście i wychodzi z niego 190 V. Ale jest taki spadek napięcia, że po prostu no nie wydaje. Tu trzeba albo duży, albo po prostu przewijać już ten transformator. Ten rezystor powinien nam rozładować kondensatory. Zaraz sprawdzimy, jest odłączony od prądu. Zobaczymy, czy tu jeszcze jest jakieś, jeszcze tam trochę było napięcia, ale niedużo. Także zabić nie zabije. No i próba nieudana. No, chciałem pokazać, zademonstrować i nie wyszło. Transformator trzeba nawinąć cewki po prostu. Zrobię tutaj jedną cewkę 190 V z dwoma tam odczepami, tak żebym mógł sobie to wyregulować, nie, to napięcia anodowe, ponieważ jak się dobrze rozgrzeją lampy, te napięcia anodowe spadało mi na tym transformatorze, ponieważ on no, nie wyrabia. O, i grunt, że pośrednia chodzi, głowica pracuje, tylko kwestia będzie strojenia, kwestia dobrania wszystkich napięć. Także to na razie tyle z tej budowy, tego radia lampowego. I w następnym odcinku już będę miał nawinięte to trawko, także dobiorę tylko napięcia, grubość drutu i zrobimy tutaj teścik.